dzisiaj Marcin Rempała. To zespół tarnowskiej Unii. Oczywiście obie drużyny przedzielone aniołkami toruńskimi, a zaraz za aniołkami trener Jan Ząbik i nasza drużyna z dziewiątką Wiesław Jaguś, z numerem 10 Tomasz Bajerski, z 11 Piotr Protasiewicz, z 12 Arkadiusz Kalwasiński, z 13 Jason Kramp, z numerem 14 Adrian Miedziński i z numerem 15 Karol Ząbik. No proszę Państwa, zespół toruńskich aniołów, jak wiemy, do tej pory 7 porażek pod rząd. No być może dzisiaj na zakończenie sezonu żużlowego na toruńskim torze postarają się torunianie o niespodziankę. Mecz dla zespołu Apatora Adriany jest tylko spotkaniem o prestiż, natomiast bardzo ważny jest to mecz dla Unii Tarnów, która zwycięstwem ewentualnym w Toruniu może przypieczętować Mistrzostwo Polski na sezon 2004. Za chwilę przed nami pasjonujące spotkanie. No i przed nami pierwszy wyścig tego ostatniego na toruńskim stadionie spotkania. Czwórka zawodników, czwórka młodzieżowców już na torze. W kasku żółtym pojedzie Karol Baran, w kasku białym Marcin Rempała. To para gości i torunianie, w kasku czerwonym Adrian Miedziński i w kasku niebieskim Karol Ząbik. Goście z pierwszego i trzeciego pola startowego, torunianie odpowiednio z drugiego i czwartego. Dobra forma toruńskich juniorów w ostatnim czasie, przypomnijmy, Karol Ząbik to aktualny, niespodziewany dosyć, wicemistrz Europy juniorów, Adrian Miedziński zaś to taki moralny, można powiedzieć, zwycięzca finału Mistrzostw Świata Juniorów we Wrocławiu. Spotkanie, jak powiedziałem, bardzo ważne dla Tarnowskiej Unii, no ale i torunianie chcą chyba zakończyć sezon miłym akcentem. I dobrze ze startu toruńscy juniorzy. Na prowadzeniu Adrian Miedziński, Karol Ząbik stracił prowadzenie na rzecz Barana, ale teraz przy krawężniku rewanżuje się swojemu rywalowi i ponownie on na drugiej pozycji. Dobrze rozpoczyna się to spotkanie dla zespołu toruńskiego. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji będą pozostali nasi żużlowcy. A miejmy nadzieję, że juniorzy w każdym swoim starcie będą przywozili do mety punkty, tak jak ma to miejsce teraz. Miedziński 3, Ząbik 2, Baran 1 punkt, bez punktu Marcin Rempała. 5-1 w wyścigu pierwszym dla gospodarzy. W drugim wyścigu w żółtym kasku Tony Rickardson, w kasku białym Stanisław Busza. Torunianie to Wiesław Jaguś w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Tomasz Bajerski. No, wielokrotnie to powtarzałem, wiele zależeć będzie, tak jak i w poprzednich spotkaniach, od formy Tomka Bajerskiego. Wyraźnie stracony sezon toruńskiego zawodnika, sezon bardzo nieudany, nie wiem, zaryzykuję takie stwierdzenie, że chyba najgorszy w dotychczasowej karierze tego żużlowca. Z pewnością będzie chciał dzisiaj jeszcze przekonać do siebie kibiców, no, musi przywozić punkty ważne dla drużyny. Tony Rickardson, pasjonująca walka tego zawodnika o 6. tytuł Mistrza Świata z Jasonem Krampem. No zobaczymy, jak to się skończy. Ostatnia eliminacja Grand Prix w norweskim Hamar. Ale wróćmy na tor już. Przygotowani zawodnicy do startu. Jaguś, Rickardson, Bajerski i Burza. W takiej kolejności od prawej strony ekranu. No i lepszy na starcie Wiesław Jaguś.
Daleko plecami dni Tony Rickardson i Stanisław Buza. Tomasz Pajerski już sporo stracił do prowadzącej trójki. Ale jakoś przed pięciokrotnym mistrzem świata, jeszcze przed rokiem zawodnikiem toruńskiego Apatora Adriana. Atakowany teraz po zewnętrznej i chyba skutecznie. Tak mi się wydaje, tak. Rickardson przed Jagusiem, Burzą i Tomaszem Bajerskim, który ma już stratę do tej trójki. Bardzo dużą, stratę nie do odrobienia. A Wiesław Jagus jeszcze nie może być pewny drugiego miejsca, atakowany przez Burzę. No teraz już jest spokojny. 3 punkty Rickardson, 2 Jagus. 1 Burza bez punktu Bajerski, 4-2 dla tarnowskich jaskółek i 7-5 prowadzą gospodarze po dwóch wyścigach. I trzeci wyścig. W kasku żółtym pojedzie Jacek Golob, w kasku białym Grzegorz Rempała, a przeciwko nim w kasku czerwonym Piotr Protasiewicz i w niebieskim Arkadiusz Kalwasiński. Jacek Golob ostatnio w niezłej dyspozycji sporo punktów zdobywał dla swojej drużyny. Piotr Protasiewicz bardzo równo przez cały sezon. Grzegorz Rempała dosyć chimeryczny zawodnik, no a Arek Kalwasiński tak naprawdę dopiero pierwszy sezon w kilku spotkaniach w podstawowym składzie. Rozbija się, ale no, dosyć wolno. Jednak pozostaje w cieniu pozostałych toruńskich juniorów. I kto lepszy? Protasiewicz. Przed Golobem Kalwasiński wyprzedzony przez Grzegorza Rempałę. Ale Piotr Protasiewicz na prowadzenie. Do tego momentu nie tracił jeszcze zbyt dużo dystansu Kalwasiński. Teraz już ta przewaga po dwóch okrążeniach znacznie się zwiększyła. Przewaga zawodników z przodu, ale też bardzo spokojnie na prowadzeniu Piotr Protasiewicz nie powinien tego prowadzenia stracić do końca. Ostatnie okrążenie w tym wyścigu zanotujemy remis. Protasiewicz 3 punkty, 2 punkty Jacek Golob, 1 Grzegorz Rempała bez punktu Arkadiusz Kalwasiński. 3-3 w wyścigu trzecim i rezultat po trzech wyścigach, po trzech biegach 10-8 dla gospodarzy. A i w czwartym wyścigu zapowiadają się niesamowite emocje, bo Tomasz Golob pojedzie w kasku żółtym, partnerował mu będzie Marcin Rempała, a torunianie to Jason Kramp w kasku czerwonym i Adrian Miedziński w kasku niebieskim. Golob między Krampem i Miedzińskim z drugiego pola startowego. Wspaniałe zwycięstwo Tomasza w Grand Prix w Bydgoszczy. Świetna również postawa Krampiego. No a dzisiaj w Toruniu. I dobry start Krampa, niezły również Goloba. Kto będzie lepszy? Jason Kramp. A próbował jeszcze odejść od krawężnika Goloba, wykorzystać Adrian Miedziński. Nie udało się, ale Adrian... No ale teraz śmiały atak Adriana i Tomasz Golob jednak na drugim miejscu. Momentalnie Golob po zewnętrznej wyprzedza Adriana, ale Adrian jest trzeci, Marcin Rempała na końcu stawu. Jest
wszyscy bardzo blisko siebie tutaj. Jeszcze nie można powiedzieć, że wyścig został rozstrzygnięty. Jason Kram prowadzi. Drugi golob, ale bliziutko za jego plecami Miedziński. Niedaleko tam Miedziński, Marcin Rempała. I teraz już z pewnością nic się nie zmieni. 3 punkty Kram, 2 golob, 1 Miedziński, bez punktu Marcin Rempała. 4-2 dla gospodarzy i prowadzi Apator Adriana po 4 startach, 4 biegach, 14-10. I przed nami wyścig czwarty, piąty oczywiście, cała czwórka już pod taśmą, w kasku żółtym Jacek Golub, w kasku białym Grzegorz Rempała, w kasku niebieskim Tomasz Bajerski i w czerwonym kasku Wiesław Jaguś. Przypomnę, Torunianie prowadzą 14-10 po 4 wyścigach. No, na razie nieźle układają się te zawody dla Toruniana, ale do końca jeszcze bardzo daleko. No i najlepiej spod taśmy wychodzi Jacek Golob. Tomasz Bajerski przed Wiesławem Jagusiem, Grzegorz Rempała wyprzedza w tej chwili Torunianina, no jeszcze nie. Nie pozwolił się wyprzedzić Jaguś, ale Jacek Golob daleko z przodu. Będzie miał problemy Wiesław Jaguś z Rempałą, starszym Rempałą. Widać, że chyba nie jest tak szybki jego motocykl dzisiaj. Lepiej sobie w tym wyścigu radzi Tomasz Bajerski, aczkolwiek po wyraźnie przegranym starcie nie ma już szans na dogonienie prowadzącego z dużą przewagą Jacka Goloba. I ostatnia prosta, Jacek Golob 3 punkty, 2, Tomasz Bajerski 1, Wiesław Jaguś bez punktu, Grzegorz Rempała 3-3 w wyścigu w piątym, różnica nie ulega zmianie, Torunianie prowadzą 4 punktami, 17-13. Przed nami wyścig szósty, pojedynek Rickardsona i Krampa. Tom Rickardson pojedzie w kasku żółtym, partnerem jego będzie Stanisław Burza w kasku białym, Torunianie oczywiście Jason Kram w kasku czerwonym, a partnerem Jasona będzie Adrian Miedziński. Tony Rickardson z pierwszego pola startowego, Jason Kram z drugiego. No, kto wygra start, ten prawdopodobnie, mowa tu o tych dwóch zawodnikach, ten prawdopodobnie wygra wyścig. Aczkolwiek nie możemy przecież przekreślać tutaj szans tych dwóch pozostałych. Stanisława Burzy i Adriana Miedzińskiego. Adrian z ostatniego pola. Tuż przy bandzie po lewej ręce ma pozostałą trójkę. Rickardsson, Kramp, Burza, Miedziński. I Tony Rickardsson czy Jason Kramp? Tony Rickardsson. Jednak minimalnie lepszy start i on na czele staw trzeci. Adrian Miedziński, ale Jason Kramp nie zamierza poddać się w tym wyścigu bez walki. Tym razem szeroko. Tony Rickardsson kontroluje jednak również to, co dzieje się za jego plecami. Czuje na sobie oddech Australijczyka. Jedzie swoją ścieżką. Ani przy krawężniku, ani przy bandzie, raczej środkiem toru. No i tutaj już się nic nie zmieni. Pewna przewaga Rickardssona, pewne drugie miejsce Krampa, Adrian Miedziński także pewnie kończy wyścig na trzecim miejscu. A zatem w
wyścig remisowy, 3 punkty Rickardson, 2 Kramp, 1 Miedziński bez punktu Stanisław Burza. To jest trzeci już remis w tym spotkaniu i nadal 4-punktowe prowadzenie gospodarzy 20 do 16. I siódmy wyścig. Dwie zmiany. Za Karola Barana pojedzie Marcin Rempała w kasku białym, żółtym Tomasz Golob, a w zespole toruńskim za Kalba Sińskiego Karol Zombi w kasku niebieskim, w czerwonym zobaczymy Piotra Protasiewicza. Wyścig siódmy, przypominam, 4-punktowe prowadzenie gospodarzy 20 do 16 utrzymują to gnianie, to prowadzenie od pierwszego wyścigu. Przypomnę, w pierwszym wyścigu 5 do 1 dla toruńskich juniorów. Potem zwycięstwo 4 do 2 zespołu gości. 4 do 2 jeszcze raz wygrali gospodarze i pozostałe wyścigi kończyły się remisami. Długo tam trwają przygotowania do startu, ale ostatecznie już wszyscy nieruchomieją. Tomasz Golob czy Piotr Protasiewicz? Protasiewicz wypchnięty jednak przez Goloba. O, niewiele miał miejsca Protasiewicz. Przytrzymał go przy bandzie Tomasz Golob. Oj, szaleje tam w tej chwili Protasiewicz. Pada na trzecią pozycję, ratując się przed upadkiem. Karol Zombik w tej chwili za plecami Tomasza Goloba, Marcin Rempała na końcu stawki. No oczywiście ci dwaj zawodnicy, Protasiewicz i Golob, rywalizują ze sobą od lat. Teraz, kiedy Piotr Protasiewicz reprezentuje barwy Abatora Adriany, ta rywalizacja jest tym większa. A Zombik wcale niewiele z dystansu stracił do Tomasza Goloba. Nawet próbuje w tej chwili zaatakować i z powodzeniem, proszę Państwa, zupełnie zaskoczony Tomasz Golob w tym, co się stało. No Karol Zombik nękał mistrza przez cztery okrążenia. Tomasz Golob teraz gratuluje sukcesu toruńskiemu juniorowi. Niesamowitą niespodziankę zgotował Golobowi Karol na ostatnim łuku. A zatem 4 do 2 w wyścigu siódmym, bowiem na drugim miejscu Tomasz Golob, Piotr Protasiewicz trzeci, Marcin Rempała czwarty bez punktu. 4 do 2 i wzrasta o 2 punkty przewaga naszego zespołu 24 do 18. Wyścig ósmy przed nami. Goście przegrywają 6 punktami, stąd trener Wardzała ma prawo już zastosować rezerwę taktyczną. Skwapliwie korzysta z tego prawa. Na torze w miejsce Grzegorza Rempały w kasku białym wyjechał Tony Rickardson, a partnerem Szweda będzie Jacek Golob w kasku żółtym. Torunianie to w kasku niebieskim Adrian Miedziński i w kasku czerwonym Jason Kramp. Okazja dla Australijczyka do zrewanżowania się za porażkę ze Szwedem w pierwszym starcie. No zobaczymy za chwilę. Czy tym razem uda się lepiej Jasonowi wystartować, bo to w głównej mierze zadecydowało wcześniej o zwycięstwie Rickardsona. No i kto lepiej? Najlepiej Adrian Miedziński, proszę Państwa, to niespodzianka ogromna. Czy pozwoli, nie pozwolił się Adrian wyprzedzić? Mało tego, pomógł jeszcze Australijczykowi i Torunianie w tej chwili na prowadzeniu. No do tego momentu. Teraz Adrian niejako spełnił swoją rolę. Jason Kramp na prowadzenia. Adrian niestety w tym momencie niemalże staje na torze. Defekt maszyny, szkoda, no bo wspaniale wystartował. Myślę, że poradziłby sobie na dystansie z Jackiem Golobem. I tak z prowadzenia 4 do 2
zespołu toruńskiego w tym wyścigu robi się remis. No pech torunianina. Ale Jason Kramp nie powinien oddać prowadzenia już do mety. Ostatni łuk, ostatnia prosta i udany rewanż Krampa nad Richardsonem, który przyjeżdża drugi na metę. Trzeci jest Jacek Golob. Wynik tego wyścigu remisowy 3-3. Utrzymuje się 6-punktowe prowadzenie zespołu toruńskiego 27-21. I wyścig 9. Znowu będziemy świadkami pojedynku Tomasza Goloba z Karolem Zombikiem. No, miejmy nadzieję, że emocje będą podobne, a Tomasz Golob z pewnością będzie chciał się toruńskiemu juniorowi zrewanżować za tę niespodziewaną porażkę. Tomasz Golob pojedzie w kasku żółtym, jego partnerem będzie Marcin Rempała, a z zespołu toruńskiego Karol Zombik wymieniony przeze mnie w kasku niebieskim i w kasku czerwonym Wiesław Jakuś. Cały czas jeszcze mam przed oczyma ten wyścig z udziałem właśnie Goloba i Zombika, kiedy to Karol nękał Tomasza cały czas, bliziutko był za jego plecami. Tomasz się tego nie spodziewał, że nasz junior po zewnętrznej pojedzie nie zamykając gazu i kilka metrów przed metą go wyprzedzi. I dobry start Wiesława Jagusia i Karola Zombika. Tomasz Golob na trzecim miejscu na razie. No czyżby ta historia miała się powtórzyć? Tomasz Golob szerzej. Wiesław Jaguś teraz będzie starał się kontrolować poczynania toruńskiego juniora, który będzie jechał po zewnętrznej. Jaguś bliżej krawężnika. No podrożniona ambicja z pewnością Tomasza Goloba. Musi przyhamować, bo nie ma tam miejsca na wyprzedzenie toruńskiej pary. Marcin Rempała jest tylko tłem dla prowadzącej trójki. No nie ma możliwości Tomasz Golob założenia się, czy na Jagusia, czy na Zombika. Teraz Wiesław Jaguś szerzej nieco. No pasjonujący wyścig, proszę Państwa. Niesamowite emocje, jeszcze jeden łuk. Zdaje z miejsc toruńska publiczność, bo 5-1 pokonują torunianie Tomasza Goloba. Marcin Rempała do mety nie dojechał z powodu defektu. Wspaniały był to wyścig. Karol Zombik 3 punkty, 2 punkty Wiesław Jaguś, który cały czas myślał tylko o tym, jak tu przeszkodzić Tomaszowi Golobowi, bo nie było istotne, który z torunian pierwszy minie linię mety. 5-1 i po tym pojedynku wzrasta przewaga zespołu gospodarzy. Torunianie prowadzą 32-22. I wyścig 10. Trener Warzała po raz kolejny korzysta z rezerwy taktycznej. Jacek Golob w miejsce Stanisława Burzy. No, do tej pory te rezerwy nie przynosiły rezultatu szkoleniowcowi Tarnowskiemu. Mało tego, przewaga Torunian jeszcze wzrosła w tej chwili do 10 już punktów, a wyścigu 10 Jacek Golob pojedzie w kasku białym, w kasku żółtym Tony Richardson, a torunianie to Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym z pierwszego pola startowego i z trzeciego Arkadiusz Kalwasiński. Tony Richardson z ostatniego pola, jeśli Piotr dobrze wyjdzie spod taśmy, ma szansę pokonać Szweda. Ale najlepiej wystartował Jacek Golob. Również i Tony Richardson wykorzystał teraz moment zawahania się Jacka Goloba przy wyjściu z pierwszego łuku. Protasiewicz, on jest na drugiej pozycji, ale Tony Richardson niezagrożony na czele. Kalwasiński na końcu stawki. To raczej będzie wyścig bez historii. Spore już odległości pomiędzy zawodnikami. Parunastometrowe, także tutaj jeśli
nie spotka któregoś z zawodników jakieś nieszczęście. Nic nie powinno ulec zmianie do mety. I tak też się dzieje. Rickardson 3 punkty, 2 punkty, Protasiewicz 1, Jacek Golob bez punktu, Arkadiusz Kalwasiński 4 do 2 dla gości w wyścigu 10 i 34 do 26 prowadzą Torunianie po 10 biegach. I przed nami wyścig 11, kolejna rezerwa taktyczna zespołu tarnowskiego. Na to, że zobaczymy braci Golobów. Tomasz pojedzie w kasku białym z pierwszego pola, z trzeciego jego starszy brat Jacek Golob. Torunianie to w kasku niebieskim Tomasz Bajerski z drugiego pola i z czwartego przy bandzie Wiesław Jaguś w kasku czerwonym. A bracia Golobowie zawsze imponowali jazdą parową, wielokrotnie jeszcze reprezentując barwy bydgoskiej Polonii, zdobywali tytuły mistrzowskie w parach właśnie. Kwestia tylko dobrego startu teraz, no ale najlepiej ze startu Tomasz Golob i Wiesław Jaguś. Wiesław Jaguś natomiast leży na torze. Tomasz Bajerski potrącony przez Jacka Goloba. No ciekawi jesteśmy, jaka będzie decyzja sędziego. Ja dokładnie tutaj nie widziałem, ciasno było dosyć i chyba szczepili się motocyklami Jacek Golob i Tomek Bajerski. Widzę, że Torunianin zwija się z bólu. Oby nic poważniejszego nie przydarzyło się toruńskiemu żużlowcowi. Widzę, że zostaje Tomasz Bajerski wykluczony z tego wyścigu przez sędziego. No i powtórka wyścigu 11 w składzie trzyosobowym. Potwierdziły się te słowa moje wcześniejsze. Tomasz Bajerski został wykluczony z powtórki, a zatem od prawej strony Tomasz Golob w kasku białym, w kasku żółtym Jacek Golob i najbliżej bandy w kasku czerwonym Wiesław Jaguś. Dobrze wystartował Jaguś w tym przerwanym wyścigu. Jak będzie teraz? Lepiej jednak Tomasz Golob. Tym razem Tomasz Golob, ale popełnia błąd. Próbował Wiesława Jaguzia wywieźć pod bandę, tymczasem Wiesław skorzystał z takiej luki i plasuje się na pierwszej pozycji. Tomasz Golob teraz no wyraźnie podrażniona jego ambicja. Próbował pomóc starszemu bratu, a pomógł Wiesławowi przede wszystkim. Jacek Golob na trzeciej pozycji. Najważniejsze, że nie stracimy punktów w tym wyścigu. Bo chyba Wiesław Jaguś nie dał już sobie odebrać prowadzenia bardzo daleko już przed dwójką Tarnowskiej Unii. A Tomasz Golob do tej pory jeszcze w tym meczu nie zwyciężył. Również i tym razem będzie podobnie. Wiesław Jaguś już na mecie. 3 punkty, 2 punkty. Jacek Golob, Tomasz Golob 1 punkt zwolnił niespodziewanie przed metą. Nie wiadomo dlaczego. 3 do 3 w wyścigu 11 i 37 do 29 na korzyść gospodarzy po 11 biegach. I przed nami wyścig 12 po raz kolejny na torze Tomasz Golob, tym razem zgodnie z programem, bez rezerwy taktycznej. Natomiast pozostała trójka to Marcin Rempała w kasku białym, Tomasz Golob w kasku żółtym i Torunianie Karol Ząbik za Krawasińskiego w niebieskim kasku i Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym. No, Piotr Protasiewicz z pewnością Pała rządzą rewanżu za przegrany pojedynek z Golobem w poprzednim starciu tych dwóch zawodników. No a Karol Ząbik przyzwyczaił nas już dzisiaj do znakomitej postawy. Dwukrotnie radził sobie z Tomaszem Golobem. Jak będzie tym razem? Zaraz się przekonamy. I najlepiej ze startu Karol Ząbik właśnie.
A Piotr Protasiewicz, wyprzedzony przez Marcina Rempałę, plasuje się w tej chwili na ostatniej pozycji. Karol Ząbik jeszcze wyprzedzony przez Rempałę, nie. Jest drugi. A na czele Tomasz Golo. O, ostry teraz atak Rempały na granicy bezpieczeństwa. Powinien chyba sędzia zwrócić na to uwagę. Po raz drugi Rempała ostro zaatakował toruńskiego juniora. Wyścig oczywiście przerwany. Wyglądało to bardzo niebezpiecznie, bardzo groźnie. Myślę, że tutaj troszeczkę chyba emocje poniosły Marcina Rempałę. Już to niebezpiecznie wyglądało na tym wcześniejszym wirażu. Chwilę potem zakończyło się to upadkiem Karola. Miejmy nadzieję, że skończy się to tylko na samym upadku, na strachu i Karol Ząbik będzie zdolny do kontynuowania. I powtórka wyścigu 12 w trzyosobowym składzie. Sędzia Maciej Spychała nie dopatrzył się tam jednak faulu na Karolu Ząbiku, stąd Karol zostaje z powtórki wykluczony, ale najważniejsze, że toruńskiemu juniorowi nic się nie stało. Za chwilę o własnych siłach powędrował do parkingu i z pewnością zobaczymy go jeszcze w dzisiejszych zawodach. A pod taśmą Marcin Rempała w kasku białym, w czerwonym Piotr Protasiewicz i Tomasz Golob w kasku żółtym przy samej bandzie. A w tym przerwanym wyścigu najlepiej wystartował Golob, on prowadził. Marcin Rempała walczył z Ząbikiem o drugą pozycję. Protasiewicz do tego momentu jechał w tył startu. No i teraz bardzo dobry start zawodników tarnowskich, ale chyba popełnili błąd zbyt szeroko wychodząc z tego łuku i Piotr Protasiewicz przedarł się tam przy krawężniku. Teraz ponownie Piotr na cele po kontrataku Tomasza Goloba, wcześniejszy. Marcin Rempała z tyłu, Protasiewicz już dosyć pewnie na prowadzeniu. No i zanosi się na to, że również i teraz Tomasz Golob nie przyjedzie do mety pierwszy. Ostatnie okrążenie. Pepe na prowadzeniu. Tomasz Golob drugi, trzeci Marcin Rempała. Pomimo osłabienia w tym wyścigu utrzymany remis, utrzymana przewaga punktowa. Protasiewicz 3 punkty, drugi na mecie Tomasz Golob 2 punkty, 1 punkt Marcin Rempała. 3-3 w wyścigu 12. Rezultat spotkania 40-32 na korzyść Apatora Adriana. I wyścig 13 kończący zasadniczą część zawodów ligowych. Zobaczymy w nim w kasku żółtym Tony Rickardsona, w kasku białym pojedzie Stanisław Burza, a ze strony gospodarza Adrian Miedziński w kasku niebieskim i Jason Crump w kasku czerwonym. Trzeci pojedynek Australijczyka i Szweda. Myślę, że nie ostatni dzisiaj, bo z pewnością spotkają się też oni w wyścigu nominowanym. Od prawej strony Stanisław Burza, kask biały, kask niebieski Adrian Miedziński, kask żółty Tony Rickardson i w kasku czerwonym Jason Crump. Oszukają tam zawodnicy dobrego miejsca na starcie, trochę się to wszystko przedłuża. Myślę, że kierownik startu powinien ich nieco ponaglić do znieruchomienia na linii startu. Goście cały czas oczywiście wierzą w to, że to spotkanie można wygrać jeszcze. Mają rzecz jasna rację, bo przecież jeszcze 3 wyścigi do końca spotkania. Stanisław Burza niespodziewanie na czele do tego momentu. Jeszcze nie. Myślę tutaj o Jasonie Crumpie, natomiast Adrian Miedziński znowu notuje defekt maszyny. Nie pierwszy już dzisiaj.
i to na punktowanej pozycji. Tony Richardson był niespodziewanie do tego momentu na końcu stawki. Tymczasem teraz wyprzedzony Australijczyk przez Szweda, ale odpowiedź Krampa natychmiastowa i znowu Tony Richardson przed Krampem. Na prowadzeniu Stanisław Burza. Bardzo ciekawy wyścig, jeden z najciekawszych dzisiejszego dnia. Richardson przed Krampem, ale Kramp również przed Stanisławem Burzą. No, tyle wyprzedzeń, tyle milianek chyba dzisiaj nie było w żadnym z wyścigów. Jason Kramp z uporem nękał Szweda, udało się. Kramp 3 punkty, Richardson 2, 1 punkt Stanisław Burza w wyścigu 13. Nomen omen Australijczyk z tym numerem właśnie dzisiaj startuje w wyścigu z całą pewnością najciekawszym do tej pory. A przed nami jeszcze wyścigi nominowane, tymczasem po tym remisie torunianie prowadzą 43 do 35. I ostatni akord tegorocznego sezonu ligowego, dwa wyścigi nominowane. Myślę, że tego meczu drużyna toruńska już nie przegra. No, co najwyżej goście mogą jeszcze przy dwóch podwójnych wygranych pokusić się o remis. Ale nie przypuszczam, żeby torunianie w dobrej dzisiaj dyspozycji do tego dopuścili. Szkoda, że po 7 porażkach z rzędu dopiero dzisiaj na pożegnanie toruńskiej publiczności odnosimy zwycięstwo i to z niebyle kim, bo z prawdopodobnie mistrzem Polski, mówię prawdopodobnie, bo Atlas Wrocław prawdopodobnie będzie jeszcze rozgrywał mecz z bydgoską Polonią. W przypadku zwycięstwa ta sytuacja na czele tabeli no, skomplikuje się. Gdyby tarnowianie dzisiaj w Toruniu wygrali, byliby już mistrzami. Wyścig 14. Stanisław Burza w kasku żółtym, w białym Tomasz Golob, w czerwonym Wiesław Jaguś i Karol Ząbik w kasku niebieskim. Wiesław Jaguś czy Tomasz Golob? Na razie Jaguś. Jaguś na czele, Karol Ząbik na czwartej pozycji. No po tym upadku na pewno odczuwa skutki tej wywrotki, stąd jego dyspozycja nie jest już taka jak do tej pory. Ale i tak znakomity Karol dzisiaj. Dwa zwycięstwa, jedno drugie miejsce, 8 punktów na koncie. No jeśli sytuacja na torze nie ulegnie zmianie, a nie przypuszczam, to będziemy mogli już świętować zwycięstwo Apatora Adriana. Ostatni łuk, ostatnia prosta, proszę Państwa. 3 punkty dla Wiesława Jagusia, 2 Stanisław Burza, 1 Tomasz Golob, bez punktu Karol Ząbik. 3 do 3 w wyścigu 14 i rezultat spotkania 46 do 30. Tu 8 dla Apatora Adriany, co oznacza, że torunianie w ostatnim spotkaniu przed własną publicznością zwyciężyli. Ile? O tym przekonamy się po ostatnim biegu. I ostatni wyścig na toruńskim torze w sezonie 2004. W kasku żółtym Tony Richardson, w kasku białym Jacek Golob, w kasku czerwonym Jason Kramp, w kasku niebieskim Piotr Protasiewicz. Czwarty dzisiaj pojedynek Richardsona i Krampa. Na razie w tym pojedynku, w tym meczu niejako 2-1 prowadzi Jason Kramp. Zobaczymy, czy powiększy tę przewagę, czy też Richardson doprowadzi do remisu. A my dziękujemy Państwu za uważne obserwowanie naszych relacji z zawodów ligowych w Toruniu, nie tylko zresztą w Toruniu. Dziękujemy, my, ekipa telewizyjna również i pani Elżbiecie, panu Marianowi. Mowa tutaj o małej gastronomii na toruńskim stadionie. Tradycyjnie przez cały sezon dbali państwo o nasze ciało.
nigdy nie byliśmy głodni podczas meczów ligowych. To tyle podziękowań. Ostatni mecz sezonu ligowego w Toruniu, ostatni wyścig. I zawodnikom też dziękujemy za to, co w tym sezonie osiągnęli. Było sporo obaw, potem po początkowych zwycięstwach pura optymiści wierzyli nawet w to, że Apator będzie w tym sezonie rozdawał karty, było nieco inaczej. Ale ostatecznie, plasując się na czwartym miejscu w sezonie 2004, no, osiągnięte zostało to minimum. W ostatnim wyścigu para gości na prowadzeniu, Tony Rickardson przed Jackiem Golobem, Protasiewicz z Krampem na zmianę na trzeciej, czwartej pozycji. To już oczywiście jest bez znaczenia rezultat tego biegu. I ostatnia prosta. Tony Rickardson 3 punkty, 2 punkty Jacek Golob, 1 Jason Kramp bez punktu Piotr Protasiewicz. 5-1 podwójne zwycięstwo gości na koniec tego bardzo interesującego spotkania i ostatecznie Apator Adriana pokonuje Unię Tarnów 47-40.